biegniemy od startu do mety we właściwym kierunku. Czasem w życiu żałujemy podjętych decyzji. Czasem jest tak, że żałujemy jakiejś konkretnej transakcji, że żałujemy, że kogoś w ogóle spotkaliśmy, bo okazało się, że ta osoba nas, nie wiem, skrzywdziła, oszukała. Czasem żałujemy jakichś decyzji zawodowych. Czasem możemy żałować braku decyzji. Czasem możemy żałować naszego zachowania, zwłaszcza po wypowiedzeniu takich niesławnych słów podtrzymaj mi piwo. Różnie to bywa, wiadomo, każdy kiedyś był może bardziej aktywny, może bardziej taki swawolny i są sytuacje w życiu, myślę, które sobie potrafimy przypomnieć, które mamy nadzieję, gdybyśmy tylko mogli cofnąć czas, podjęlibyśmy inną decyzję, poszlibyśmy w inną stronę, przeszlibyśmy na drugą stronę ulicy. Dlatego naturalnym jest, że chcielibyśmy mieć jakiś taki, taką instrukcję, taką ściągę, taki skrót, żeby mieć pewność, że każda nasza decyzja jest zawsze trafna, jest zawsze idealna i nigdy nie będziemy musieli jej żałować. Najlepiej, gdyby taką gwarancję pod tym wystawiał i podpisywał ktoś, kto sięga dalej i widzi głębiej i zna szerszy kontekst niż my. I to kazanie mówiące, zatytułowane trochę przewrotnie, Twój kierunek nie służy temu. Nie przyszedłem tutaj, żeby powiedzieć albo dać jakąkolwiek sugestię, czy jakiekolwiek podpowiedzieć Wam na jakichś takich konkretnych mikrodecyzjach, które są bardzo ważne, ale są oparte na konkretach, takie jak czy ta osoba jest dla mnie właściwa, z kim mam się ożenić, czy mam zmienić pracę, czy mam kupić to lub tamto, czy masz się przeprowadzić. Tu nie będzie odpowiedzi na te pytania. Ale wielu z nas wierzących właśnie, sam się na tym łapie, przychodzimy do Boga tak bardzo często pytając wprost, od razu, tylko o konkretne informacje. Interesuje nas tylko i wyłącznie to, w danym momencie decyzyjnym, jaki jesteśmy, czy wybrać A, czy B. Konkretnej podpowiedzi, jak postąpić w konkretnej sytuacji. Pewnie życie jest takie, że na tej sali na pewno jest wiele osób, które stoją przed ważnymi decyzjami, jaką wybrać szkołę, jakie studia, jaki kierunek zawodowy, jaką pracę. Czy umówić się z tą osobę na randkę, czy nie? Czy te zachowania to już wystarczające czerwone flagi, żeby to zakończyć, czy nie? Czy przeprowadzić się, czy zdecydować się na kolejne dziecko? W co zainwestować? Chcielibyśmy znać odpowiedź na wszystkie te pytania na poziomie konkretu. I tak jakoś skonstruowany jest nasz mózg, że nasze myśli oscylują wokół tych konkretów. Że fajnie, fajnie, Boże, Ty tam jesteś, chcesz relacje, kochasz mnie, ale tutaj proszę bardzo, lista rzeczy, proszę odpowiedzi. Wystarczy w sumie, że mi na to odpowiesz i chyba więcej nie musimy ze sobą czasu spędzać. Tak często nasze modlitwy właśnie tak wyglądają. Jako taka kartka z zadanymi pytaniami, wypełnioną tabelą. Boże, nie będę Ci już więcej czasu zajmował w modlitwach, obiecuję Ci, tylko mi odpowiedz na te najważniejsze pytania i każdy z nas pójdzie w swoją stronę. Moje modlitwy tak często wyglądają, jak Twoje. Żyjemy w czasach tak wielu opcji i tak wielu możliwości. Po kolei naszych rodziców albo naszych dziadków żyło w czasach, gdzie ilość możliwych dróg, kierunków była znacznie ograniczona. Było też łatwiej podejmować wtedy decyzje. Znacie wszyscy ten obraz, tego mema, tą przypowieść o ośle, który umarł z głodu, bo nie mógł zdecydować się pomiędzy tym, czy zjeść ze snopka z lewej czy z prawej strony. To chyba nigdy nie było tak prawdziwe, jak w dzisiejszych czasach. Nie wiem, jak raz na ileś tygodni znajdę czas, żeby coś obejrzeć na tym Netflixie, to przeleci 30-45 minut na tym, zanim coś się wybierze i już nie ma czasu, żeby to oglądać. I brak decyzji jest często najgorszą decyzją. W tak błahych sprawach, jak spędzenie wieczoru, który kończy się frustracją, ale też i naszych życiowych dużych decyzjach. Dzisiaj zastanowimy się, gdzie w tym wszystkim jest Boża wola. Na czym Bogu najbardziej zależy, żebyśmy przypadkiem nie zdobyli złotego medalu w konkurencji, w której mieliśmy nigdy nie startować.
i poświęcili wszystkie nasze zasoby, energię, czas i relacje w dziedzinach, których, na których wcale Bogu nie zależy. Będziemy zastanawiać się nad tym kierunkiem, bo w Twoim celu, w Twoim kierunku, w Twoim przeznaczeniu nigdy nie miało chodzić o Ciebie. I to jest bardzo trudne, bo za tą ścianą, za tymi drzwiami świat mówi zupełnie co innego, że Twój kierunek powinien być poprzedzony taką wewnętrzną medytacją i zastanowieniem się tak naprawdę odnalezieniem siebie i znalezieniem tego, co tak naprawdę najbardziej Tobie odpowiada i sprawia Tobie największą przyjemność. Ale Biblia mówi, że nie chodzi w tym wszystkim o nas, a nasz kierunek powinien być zgodny z Bożym kierunkiem. Bo nawet sama definicja grzechu, po grecku harmatia, to taki termin łuczniczy, który odwołuje się do tego, że niekoniecznie coś źle robimy, tylko po prostu nie trafiamy w cel. Mijamy się z naszym przeznaczeniem, mijamy się z wyznaczonym kierunkiem. To wszystko to, co odbiega od Bożego kierunku. Wielu ludzi, w tym ja, tak często skupiamy się na tym, co. Boże, ale co mam robić? Co i robić? Te dwa słowa. Z tym przychodzimy do Boga. A tymczasem chodzi o podporządkowanie naszego życia i podporządkowanie naszego serca Bogu. I pierwszy punkt, jeśli robisz notatki, a zachęcam, to jest to, że Bogu przede wszystkim zależy na tym, kim jesteś i kim masz się stawać. O wiele bardziej niż na tym, co robisz, albo co masz zamiar robić, albo jaki zawód wykonujesz, albo jaką masz służbę. Jemu bardziej zależy na to, kim jesteś i kim masz się stawać, niż to, co robisz albo co planujesz zrobić. Dobra, Mateusz, ale widzisz, taki jest temat, może jednak wolałbym się dowiedzieć czegoś, jaki Bóg ma dla mnie taki konkretny cel, konkretne przeznaczenie, co mam robić. Bo to jest tak fajnie, tak okej, przyjąłem, Bogu zależy na tym, kim jestem, dobra, ale co mam robić? Mój mózg tak działa, nie wiem jak wasz, ale on idzie od razu w konkret i on chce od razu wiedzieć, no dobra, tam takie kim, tam tożsamość, ale co? Co mam wpisać w kalendarz? Co mam robić? Jaka decyzja? Dzisiaj jest decyzja do podjęcia. Boże, no, w lewo czy w prawo? To takie typowe pytanie. Tak często się na tym łapię, że sam na tym tak przychodzę do Boga. I to jest dobre pytanie. Tylko my je zadajemy za wcześnie. My je zadajemy jako pierwsze. A to jest pytanie, które powinniśmy zadać Bogu w trzeciej kolejności. Bo pierwsze pytanie to jest: Boże, zobacz, pozwól mi zrozumieć, kim jestem, a kim Ty chciałbyś, żebym ja był. I to jest zupełnie co innego niż to, co mam robić. To jest pytanie o tożsamość. I w 1 Tesaloniczan 4:3, pierwszej części tego wersetu czytamy, że Bóg pragnie, abyście byli święci. Nie wiem jak w waszych Bibliach, ale w mojej bardzo mało jest takich odwołań do tego, że Bóg temu powiedział, okej, ty masz być menedżerem, ty masz być projektantem, ty w swojej pracy zawodowej zajmij się biznesem, ty bądź nauczycielem, ty zajmuj się budowaniem domów, albo Bóg mówi wprost, ty będziesz pastorem, ty będziesz misjonarzem. Czytamy więcej odnosi niż do tego, co powiedziałem przed chwilą, jest do naszego charakteru, do naszej tożsamości. Czytam, że tożsamością dla mnie przewidzianą i dla Ciebie przewidzianą jest bycie świętym. Bo w pierwszej kolejności Bogu zależy na tym, kim jesteś, a dopiero potem, co robisz. I z greckiego agios, święty, to znaczy oddzielony, inny, zachowany. My jako obywatele Bożego Królestwa mamy być święci. Jesteśmy święci. Ale tak często sam łapię się na tym, że jednak kompas mojego życia gdzieś tam nakierowany jest jednak na realizację mimo wszystko celów z tego świata. Dzieje się tak, kiedy odpływam, kiedy tracę perspektywę wieczności, kiedy skupiam się na tych tymczasowych rzeczach, tych, co będą za 5, za 10, 20 lat, przeliczalne lata, które są niczym w porównaniu do wieczności. I to jest moment, kiedy się gubię. To jest moment, który poprzedza jakiś mój upadek.
to działa tak w naszym życiu, że kiedy tracimy naszą orientację, nasz kierunek przestaje pokrywać się z Bożym kierunkiem, kiedy jednak cele tego świata sprawiają, że przyciągają nasze myśli i nasze działania bardziej niż to, co Boże, to są to momenty, kiedy pojawia się więcej w naszym życiu niepokoju, takiego zdruzgotania, takiego sfrustrowania. I to jest moment, kiedy warto skalibrować nasz kompas. Bo jako naśladowcy Jezusa dobrze wiemy, że są inny zestaw wartości, którymi powinniśmy się kierować. Inne niż te, którym kieruje się ten świat. Bo my mamy zadbać przede wszystkim o naszą tożsamość, Bożych dzieci, świętych. Mamy przemieniać się na obraz Jezusa i stawiać się tacy jak On. I nie mówię celowo w tym kazaniu o tym, że to jest twój cel, czy twoja destynacja, ostateczny moment, do którego docierasz, ale zdaję sobie z tego sprawę, że ja jestem w procesie i wszyscy jesteśmy w procesie przemieniania się na obraz Jezusa. Ale kwestia, czy jesteśmy w tym procesie, czy jesteśmy w tym mechanizmie, w tym kierunku, czy może biegniemy w drugą stronę. Bóg rzadko mówił, jak już wspomniałem, o jakichś konkretnych karierach, zawodach. A jak kiedy już wspomniał, to paradoksalnie mówił o tym w kontekście, żeby zostawić tą pracę i pójść za Nim. I nie mówię tego po to, żebyśmy teraz wszyscy rzucili nasze prace i obciążyli naszych bliskich, czy nasze otoczenie kosztami naszego utrzymania. W ogóle nie o tym mówię. Chcę tylko wam pokazać, że Bóg, że Jezus w Biblii rzadko skupiał się na takich konkretach, jak zawodowe ścieżki. A mimo to ciągle łapiemy się na tym, że chcemy tak jakby Boga podciągnąć, użyć Go jako takiego źródła wiedzy, jako takiej maszynki, która nam podpowie w tych naszych codziennych sprawach, w tym naszym kierunku zawodowym, co konkretnie mam robić. Ale Bóg chce, żebyśmy sobie zadawali pytanie, kim mam się stawać, co mogę zrobić dzisiaj, żeby być bardziej podobnym do Niego. Czy Bożą wolą jest to, żebym był kaznodzieją? Wierzę, że tak, ale jest to drugorzędne. Po pierwsze, powołuje mnie do świętości. Boża wola dotyczy przede wszystkim tego, kim jesteśmy. I to jest o tyle trudne, że nie wiem jak wam, ale mi już by było łatwiej coś pójść i zrobić, niż pracować nad swoim charakterem, a jest nad czym pracować. Czy mój charakter odzwierciedla, czy mój charakter jest odbiciem charakteru Jezusa? I bardzo ciężkie pytanie, które zadaję przede wszystkim sobie. Czy kiedy ludzie patrzą na mnie, to w odbiciu widzą charakter Jezusa? I nie mówię tego, żeby nas wpędzić w jakieś potępienie, czy w jakieś zrezygnowanie, bo to w ogóle nie o to wchodzi. Tym różni się Duch Święty od szatana, że kiedy Duch Święty pokazuje nam rzecz, którą możemy poprawić, on daje ją z wizją poprawy, z wizją pocieszenia, z wizją zbliżenia się do Boga. Diabeł robi to, żeby nas potępić, zniszczyć i pokazać, że jesteśmy niegodni. My chcemy stawiać się jak Jezus, ale wiemy, że jest to proces i przydarzają nam się potknięcia. Sam wiem, że mam bardzo wiele rzeczy do zrobienia. I ta moja lista zachowań, obrazów, sytuacji, które Bóg mi pokazuje, jest dla mnie przerażająca i wydaje mi się bardzo duża. Ale zdaję sobie sprawę, że to jest dopiero czubek góry lodowej. Bo pełną listę to ma moja żona, której akurat tutaj teraz nie ma nami na sali, bo głosi w kościele dziecięcym. Ale ludzie wokół nas, zwłaszcza bliscy, mogą pomóc nam, tak delikatnie mówiąc, zidentyfikować obszary, w których nie jesteśmy jeszcze jak Jezus. Może być to bliski przyjaciel, żona, mąż. Jeśli robimy wspaniałe rzeczy dla Boga, to cudownie. Cudownie, kiedy jesteś misjonarzem, cudownie, kiedy jesteś pastorem, cudownie, kiedy jesteś charyzmatycznym liderem, kiedy konsekwentnie dbasz o to, żeby ludzie czuli się dobrze w kościele, kiedy zajmujesz się zespołem witania, kiedy zajmujesz się kawiarą, kiedy zajmujesz się kaznodziejstwem w grupie dla dzieci, kiedy robisz te wszystkie bardzo trudne rzeczy, kiedy musisz zaprzeć się sam sobie, zrezygnować z swoich potrzeb, swojego komfortu, żeby usłużyć innym. I to jest wszystko cudowne.
Ale jeżeli będąc tym, nie wiem, kaznodzieją, pastorem, charyzmatycznym liderem, jednocześnie zdradzasz żonę, jesteś przemocowy, oszukujesz ludzi, to jesteś całkowicie, ale to definitywnie poza Bożą wolą. I to nie ma znaczenia, co robisz. Bo Bóg o to zapyta cię dopiero przy trzecim pytaniu. On najpierw zapyta cię o twoją tożsamość, kim jesteś i o twój charakter. No dobra. Znowu, nie wiem jak wasz, ale mój mózg znowu by w tym momencie powiedział, dobra Mateusz, no ale ja tu przyszedłem się dowiedzieć paru konkretów. Czy ta osoba ma być moim mężem, ma być moją żoną? Jeżeli będziesz pewna swoich wartości, kierunku w życiu, w którym podążasz, kiedy nie będziesz miał wątpliwości dotyczących swojej tożsamości, kiedy na pytanie, kim jesteś, przestaniesz odwoływać się do tego, co robisz. Kim jesteś? Jestem projektantem, jestem architektem, jestem biznesmenem. Czy to nie są przypadkiem rzeczy, które robisz? Które pierwsze przychodzą ci na myśl, kiedy ktoś cię pyta, kim jesteś? Więc kiedy wreszcie zrozumiesz, że na pytanie, kim jesteś, odpowiada się tożsamością, a nie uczynkami. Kiedy będziesz rozumiał, co jest dla ciebie wartością, jaki jest twój kierunek, kiedy będziesz pragnął przemieniać swój charakter na obraz Jezusa, to stanie się dla ciebie jasne, na co zwracać uwagę przy szukaniu męża, przy szukaniu żony. Zacznijmy od tożsamości. Czy powinienem zmienić pracę? Czy może powinienem zostać w tej? Mateusz, bo jutro muszę powiedzieć. Panie Boże, jutro muszę powiedzieć, zdecydować, gdzie idę. To jest ważna decyzja. Ale Jezus mówił o ważniejszych decyzjach. Jeszcze ważniejszych niż ta, która też jest ważna. Bo ważniejszą decyzją jest to, kim masz się stawać. I w jakiejkolwiek pracy będziesz, jakąkolwiek podejmiesz decyzję, upewnij się, że możesz i będziesz tam wiernym naśladowcą Jezusa. Czy iść studiować zarządzanie, filozofię czy nauki ścisłe. Cokolwiek wybierzesz, upewnij się, że będziesz w miejscu, w którym z twojej tożsamości będą wypływały uczynki pełne miłości, niosące pożytek ludziom, którzy będą wokół ciebie. Zanim zaczniesz analizować, co będziesz robił w przyszłości, może jesteś na początku swojej drogi życiowej, może jesteś już trochę dalej, ale zawsze możemy się zastanowić, co za 5, co za 10, co za 20 lat. Zanim zadasz sobie pytanie, które ciągle pada na rozmowach rekrutacyjnych, gdzie pan siebie widzi za 5-10 lat? Fajnie sobie zadać to pytanie, ale ja zadaję ci inne pytanie. Pomyśl najpierw, kim jesteś dzisiaj, jak zmieniłeś się przez ostatnie 10 lat. Czy jesteś bliżej charakteru Jezusa, czy dalej? Nie mówię tego, żeby potępiać. To są refleksje, które Duch Święty pobudza w nas, które mają w nas pobudzić do przemiany na Boży obraz, a nie żeby stwierdzić, a nie, dobra, to ja się nie nadaję, rezygnuję. Nie, w ogóle nie o to chodzi. Nikt nie obiecał, że to będzie za pstryknięciem palcem. Przemienia charakteru zajmuje czas. I to jest pierwsze pytanie, które brzmi kim, a nie co. Drugie pytanie, które też jest przed co, to jest pytanie, które brzmi dlaczego? Po co? Bo Bóg, jeżeli robisz notatki, to drugi punkt brzmi, Bóg patrzy na motywację. Dlaczego chcesz coś robić? Dlaczego w ogóle stoisz przed tą decyzją? Jakie są twoje intencje? I dla Boga znowu twoje intencje, motywacja, odpowiedź na pytanie dlaczego znowu jest pytaniem ważniejszym niż pytanie co robić. Jako ludzie mamy niesamowitą taką umiejętność. Faktycznie jesteśmy w tym dobrzy. Dostrzeżone jest to też przez psychologię, ale widzimy to na każdym kroku, że potrafimy, oszukując nawet sami siebie, usprawiedliwić, wybielić i dobrać właściwe, takie ładnie brzmiące, akuratne uzasadnienie dla naszych decyzji, do każdego z naszych wyborów. I byłem na wspaniałym warsztacie tydzień temu dotyczącym komunikacji z dziećmi, prowadzący przez Tomka Zielińskiego i on powiedział fajne słowa a propos dziecka, kiedy dziecko nabroi tak na maksa, tak, że już nie ma co zbierać, że już jest coś
nie wiem, wyobraź sobie, jeżeli masz wyremontowany dom, to poniszczone ściany, jak że masz nowe auto, to nie wiem, wyryte na aucie słoneczko, gwoździem, cokolwiek sobie wyobrazić takiego hardkorowego, co dziecko nawywija. I pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić z dzieckiem w tej sytuacji, mimo że popełnił fatalny błąd, to jest wrócić do jego tożsamości, powiedzieć, okej, postąpiłeś źle, do tego za chwilę wrócimy. Ale zanim rozpoczniemy tę rozmowę, musimy sobie przypomnieć, kim jesteś. Jesteś moim synem, jesteś moją córką, kocham cię i będę cię zawsze kochał, niezależnie od tego, co zrobisz. To pięknie brzmi. Nie wiem, kto miałby na tyle cierpliwy, żeby tak zrobić, ale jest to idealne zachowanie w tej sytuacji, żeby wrócić do tożsamości dziecka. Dlaczego to jest ważne? Bo dziecko zaczyna rozumieć, że jego tożsamością nie są jego czyny, nie jest to, co zrobiło przed chwilą. I jeżeli zaczniemy od rozmowy o czynach, to ono będzie się wybielało, bo my jako dorośli robimy tak samo, myślimy, że jesteśmy w czymś lepsi od dzieci, to jest nieprawda. Robimy dokładnie tak samo. Jeżeli zrobiliśmy coś złego, zgrzeszyliśmy, upadliśmy, ale wszyscy tak robią, ale raz to się nie liczy, ale tam spod trzynastki to nawet gorzej, ten sąsiad jeszcze na żonę tam krzyczy i od razu reagujemy obronnie. Dlaczego? Bo łączymy to, co zrobiliśmy, z naszą tożsamością. I bronimy swojej tożsamości w ten sposób, że próbujemy wybielać i umniejszyć błędy, które popełniliśmy. A kiedy potrafimy to rozdzielić i pójść za Bożym głosem i najpierw ustalić swoją tożsamość i oddzielić ją od naszego grzesznego zachowania, to potrafimy ustalić i zwrócić uwagę na to, że jestem święty, który może w tej sytuacji upadł. Ale przestajemy identyfikować się z tym grzechem i dzięki temu przestajemy się wybielać, bronić, mówić, że to nie jest takie złe, że nic takiego wielkiego się nie stało. Tak samo dziecko potrafi przyjść do refleksji, okej, faktycznie, ja też cię kocham, tatusiu, strasznie mi głupio, że tak zrobiłam, ale zaczyna mówić o tym w kontekście jako czynu, którego się dopuściło, a nie, że jest tym, co zrobiło. Tak samo z nami, z dorosłymi. Nie jesteśmy tym, co zrobiliśmy. Bóg mówi nam, że jesteśmy świętymi i ważne jest oddzielenie tego, kim jesteśmy, od tego, co zrobiliśmy. I ważne jest też, żebyśmy zadali sobie pytanie o motywację, żebyśmy wiedzieli to, znali przyczynę, czemu tak wybraliśmy. Tak samo jak i z dzieckiem, jak i z dorosłym możemy wtedy porozmawiać. Ale czemu to zrobiłeś? Dlaczego tak postąpiłaś? Co cię skłoniło do tego? I gdzieś może są ukryte głęboko jakieś intencje, jakieś zranienia, jakieś nieprzepracowana gorycz, zazdrość, z czego wynikają potem złe rzeczy. I my jako ludzie właśnie tak zaciekle bronimy tych naszych, próbujemy dopisać, dokoptować jakoś na taśmę klejącą jakieś uzasadnienie do tego, co źle zrobiliśmy, a po prostu trzeba powiedzieć, Boże, zgrzeszyłem, przepraszam Cię za to. Ale mogę tak powiedzieć tylko wtedy, kiedy będę wiedział, kim jestem w Chrystusie, że jestem Bożym dzieckiem, że jestem święty. Bo jeżeli będę wierzył, że jestem tym, co zrobiłem, to będę walczył, bo będę myślał, że to jest część mnie. I że jeżeli ktoś neguje i adresuje moje złe zachowania, mój grzech, kiedy Duch Święty adresuje mój grzech, będę myślał, że ja jestem skreślony, że ja jestem atakowany. Nie. Ja jestem święty. Ja jestem i ty jesteś święty. I my jesteśmy Bożymi dziećmi. I nasze motywacje są dla Boga bardzo ważne. Pozwalają przede wszystkim nam, bo Bóg wie wszystko, zrozumieć, co i jak, dlaczego robimy. W przypowieściach 16 rozdziale, przypowieści Salomona, 16 rozdział, 2 wersy czytamy. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się właściwe. Lecz Pan jest tym, który bada motywy. Pan jest tym, który bada motywy. Czyli Bogu zależy na tym, dlaczego postępujemy tak, nie inaczej. Bo na każdą naszą decyzję, nasze zachowanie są najczęściej co najmniej dwa powody. Pierwszy to jest taki oficjalny, taki powód, który, no Mateusz, to czemu, nie wiem, zmieniłeś pracę, czemu się przeprowadziliście, nie wiem, czemu to, czemu tamto. Taki pierwszy
No, to szukasz tak, no taki oficjalny, taki dobrze brzmiący, społecznie akceptowalny. Najlepiej, żeby był racjonalny, żeby wyglądało na to, że to była dobrze przemyślana, przeanalizowana decyzja ze wszystkich stron i ją, proszę bardzo, tutaj racjonalizujesz i wykładasz. Ale do każdej naszej decyzji bardzo często jest jeszcze przyczepiona taka druga, prawdziwa motywacja, leżąca gdzieś głęboko w sercu, której nie wypowiadamy na głos, nawet gdy jesteśmy sami w pokoju. Bo być może jest gdzieś jakieś drugie dno i coś robimy, żeby coś gdzieś komuś udowodnić, wykazać. Może jesteśmy gdzieś zranieni, może gdzieś jest jakaś zazdrość, może jest nieprzebaczenie i miało to być jakimś taką szpilką. Nie wiem. Wy wiecie. Każdy zna, przynajmniej powinien znać swoje serce. Chyba, że to już jest tak głęboko na dnie, że tego już tam nie zaglądamy. To właśnie motyw, prawdziwe dlaczego stojące za naszymi decyzjami interesują Boga. I tak często moje motywy nie są czyste. Łapię się na tym, że podejmuję decyzje wynikające z tego, żeby to mi było dobrze, żebym ja był w komfortowej sytuacji. Łapię się na tym, że podejmuję decyzje, które służą realizacji mojego planu, mojej checklisty, mojej listy marzeń, moich celów. I nawet jeżeli zaczynamy dobre przedsięwzięcie z niewłaściwymi motywacjami, to one kiedyś, to niestety kiedyś ta oliwa i tak wypłynie na wierzch. I mimo, że zaczynamy szczytne, dobre rzeczy, ale z niewłaściwych motywacji, kiedyś to się może odkleić, wywrócić, wykoleić. I nie możemy nie skończyć w dobrym miejscu. Dlatego zanim przejdziemy do tego, co robimy, zadbajmy o fundament. Pierwszym z nim jest to, kim jestem, kim mam się stawać. Drugim jest to, jaka jest moja motywacja. Psalm 139, pierwsze dwa wersety. Panie, zbadałeś mnie i znasz, sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz moją myśl z daleka. Czy robisz coś? I znowu łap taką refleksję, łap przemyślenie. To nie jest oskarżenie, to jest pomysł, jak możesz stawać się bliższy charakterowi Jezusa. Czy robisz coś dla kogoś, żeby mu pomóc? Żeby faktycznie po prostu on miał mniej ulżyć i nie ma tu drugiego dnia, nie ma tu agendy, no strings attached, jak to się mówi. Czy komuś pomagasz dlatego, żeby po prostu było lżej, czy oczekujesz, że w przyszłości ty zaraz też masz jakąś podobną sytuację, w której będziesz oczekiwał pomocy i już sobie budujesz plan pod to, żeby mieć wzajemną pomoc, rewanż. Czy mówisz komplementy, żeby faktycznie podnieść tą osobę i nie oszukując w żaden sposób, po prostu pokazać jej pozytywne aspekty jej osoby, jej zachowania, żeby nie dołowała się tylko jakimś porażkami, tylko zwróciła uwagę na to, kim jest i na swoich pozytywnych aspektach. Czy to jest twoją motywacją? Czy mówisz komplementy, żeby coś uzyskać i dobrze ona o tobie myślała ta osoba? Czy słuchasz próśb modlitewnych? Bo faktycznie Bóg kładzie tobie takie serce sługi, takiego serce współodczuwania, współubolewania, płakania z płaczącymi. Czy tylko chcesz zaspokoić swoją ciekawość, co tam u kogo słychać, porównać, ja w sumie to nie mam tak źle. Albo usprawiedliwiasz to tylko, żeby plotkować o kimś, o jego problemach i przekazywać dalej i dalej te takie prośby, intencje modlitewne, omawiając w gronie znajomych, przyjaciół, głębokie jakieś kryzysy czy problemy innych, no i zaraz będziemy się o to modlić. Jaka jest motywacja? Bóg przedkłada dlaczego ponad co. W Kolosan 3,17 czytamy: wszystko, cokolwiek czynicie, w słowie lub konkretnym działaniu, czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojca. Cokolwiek czynicie, czyńcie w imieniu Pana Jezusa. Cokolwiek, czyli wszystko. Czyli nieważne, czy studiujesz, budujesz, naprawiasz, projektujesz, sprzedajesz, handlujesz, zarządzasz, opiekujesz się w domu małymi dziećmi, tam, gdzie jesteś. Jest z tobą twój Bóg. Tam, gdzie jesteś, pozwól, żeby twoja tożsamość Bożego dziecka, twoja tożsamość naśladowcy Chrystusa, twoja tożsamość świętego zdefiniowała twoją motywację, żeby twoja tożsamość, to kim jesteś, miała wpływ na to, dlaczego robisz to, co robisz. I żeby ten fundament, kim jesteś i dlaczego miałbyś coś robić, uwalniało cię właśnie dopiero w trzeciej kolejności do robienia, do tego co, do robienia tego, co robisz
I w miejscu, gdzie jesteś, jakąkolwiek podejmiesz decyzję do służenia Bogu i innym ludziom tam, gdzie jesteś. Z kimkolwiek spotykasz się, umawiasz się na randki, pamiętaj, kim jesteś. Tylko tyle i aż tyle. Za mały klucz, za mało specyficzny. Tak, ten klucz nie ma na imię Krzysiek, Grzesiek, Paweł, Piotrek, Ola, Patrycja. Ale on ma bardzo ważny klucz. Po prostu gdziekolwiek jesteś, pamiętaj, kim jesteś. Pamiętaj, kim jesteś. Jestem święty, więc to i to będę robił, tego i tego nie będę robił. To i to będę mówił, tego i tego nie będę mówił. To wszystko ma fundament w naszej tożsamości. I zamiast mówić do Boga, dobra, Boże, czekam na ten wielki dzień, co nie? No czytałem Biblię, no i tam były takie wielkie dni powołania, Mojż, gorący krzak i tak dalej, różne historie. Więc umówmy się tak, Boże, jak już będzie coś wielkiego dla mnie, to Ty po prostu do mnie przyjdź i mi to powiedz. A ja sobie zaczekam, powegetuję w takim letargu. Ale obudź mnie, jak już będzie czas. Nie. Najpierw rób to, co robisz, tam, gdzie jesteś teraz. Pokazując to, kim jesteś, niech tam będzie widać Twoją tożsamość. Tam, gdzie jesteś teraz. Duże, takie wielkie, wspaniałe rzeczy, może inaczej, wielkie są też te rzeczy w ukryciu. Widoczne rzeczy przyjdą, ale to nie jest efekt jednego dnia i jednej dobrej decyzji. To jest efekt i zawsze był efekt, jak przeczytacie historię biblijną dokładnie i nie skupicie się na dniu powołania, ale przeczytacie wcześniej. To zawsze jest efekt szeregu mniejszych, regularnych, codziennych decyzji podejmowanych na przestrzeni tygodni, miesięcy i lat, kiedy nasz charakter jest wyciskany, wypalany, kiedy jesteśmy ćwiczeni, kiedy stajemy się jak Chrystus, kiedy zapieramy się samych siebie w codziennym życiu, stawiając potrzeby ludzi wokół nas ponad własne, jak ciężko to nawet powiedzieć, a co dopiero zrobić. Ale tak to się zaczyna. Kiedyś będę robił coś wielkiego. Kiedyś to ja będę misjonarzem, pastorem, liderem uwielbienia, jakimś charyzmatycznym liderem. Ja będę po prostu w super miejscu. Wspaniale, że Bóg włożył w twoje serce takie pragnienie. To jest cenne i pielęgnuj to. Nie pozwól sobie tego zabrać. Ale zacznij od bycia misjonarzem w swojej klasie, w swojej grupie domowej, na spotkaniach domowych, w swoim kościele, w swojej pracy. Twój kierunek powinien być zawsze inspirowany Bożym kierunkiem. Powinieneś być zorientowany na Boży cel. I zwróćmy uwagę, wiele jest historii, akurat na Dawida. Dawid zaczynał od wypasania owiec, a skończył, no może nie na wypasaniu, ale na naprowadzeniu Bożego ludu. I Dawid nie realizował własnej checklisty, miał taki swój jakiś taki plan do odhaczenia i tam, kiedy zgadzała się jego checklista z Bożą, no to się zgadzał. Na przykład, nie wiem, wyprowadzić gnój na Bożej liście jest, no na mojej nie ma, także no już nie mogę być pasterzem. Nie mówił też, że musi najpierw odnaleźć siebie. Nie mówił, że musi wsłuchać się w siebie, zastanowić się, jakie ma pragnienia, pasje, marzenia. On podporządkował swój cel Bożemu celowi. Był wierny w małym i Bóg to widział. Możesz sobie zapisać, jeżeli robisz notatki, że największe cuda i do największych takich punktów przełomów, do największych przełomów, do punktów przegięcia, do punktów zmiany dochodzi, do największych cudów dochodzi w miejscu i okolicznościach, w których już jesteś, w których jesteś dzisiaj, tu i teraz, ale podejmujesz decyzję, że przestajesz czekać na coś wielkiego, na coś wyjątkowego, na coś innego i zaczynasz rozumieć, że to już się wydarzyło. Że nie czekasz na coś godnego twojego zaangażowania, ale zaczynasz być tym, kim jesteś i pokazywać swoją tożsamość w miejscu, w którym jesteś. I to jest moment wielkiej przemiany. To jest moment, którego nikt nie zobaczy. Którego nie zobaczy twoja żona, którego nie zobaczy twoja mama. Ta decyzja to jest coś, co pęka w twoim sercu, i ty zaczynasz rozumieć,
że tu i teraz, w okolicznościach i miejscach, w tej pracy, w tym miejscu, w tym kościele, na tych studiach, na tym kierunku, w tej piaskownicy, jeżeli jesteś z dziećmi, w tym pokoju zabaw, z tymi mamami, którymi dzisiaj się spotykasz, zaczniesz pozwalać na to, żeby twoja tożsamość wylewała się na twoją motywację i zaczniesz robić to, co robisz dotychczas, ale pokazując to, kim jesteś. I wróćmy do Dawida. Kiedy Samuel przyszedł namaścić syna Jessego, któregoś z synów, nie wiedział którego, na króla, no to Jesse pokazywał mu tam w kolejności przez siebie wybranej po kolei swoich synów, pewnie zaczynając od tych, którzy mieli największe szanse na awans, od najlepiej się prezentujących. I to ciągle nie był ten, i to nie był ten. A co robił Dawid, kiedy trwał ten casting? Szlifował swoją przemowę, swoje kazanie, swoje sceniczne ruchy albo siadanie na królewskim tronie. Może ćwiczył nakładanie korony na swoją głowę. Szlifował swoje, nie wiem, CV. Nawet chyba nie pastował jakiejś owcy, żeby ją pokazać, jak dobrze wykonywał swoją robotę. Nie nagrywał wirala na TikToka, czy nie zajmował się autopromocją, wtedy nie było LinkedIna. No on tam był w tej śmierdzącym, z tymi śmierdzącymi owcami. I wiernie służył Bogu w miejscu, w którym się znajdował. Wypasał je najlepiej, jak potrafił. Ale zwróćcie uwagę na coś, na taką ciekawą rzecz, co znalazłem. W Psalmie 78:70 jest napisane: wybrał też Dawida swego sługę. Czyli on mówił o Dawidzie jako swoim słudze, nie po koronacji, ale kiedy był z tymi śmierdzącymi owcami i zajmował się tym gnojem. Bóg już wtedy powiedział, że swego sługę. Wybrał też Dawida, swego sługę, sprowadził go z zagrody dla owiec, zdjął z niego troskę o karmiące owce po to, aby pas Jakuba, jego lud i jego dziedzictwo, to jest Izraela. Niezły kontrast. Zabiera go z tej zagrody dla owiec na salę tronową. Dawid nie szukał pozycji, nie szukał uznania i nie szukał sceny. Po prostu tak nie robił. Służył Bożemu celowi tam, gdzie był w danej chwili. I tak mu już zostało, że służył zawsze w momencie i okolicznościach, w których się znajdował, Bogu. Starając się najlepiej, jak potrafił, przynajmniej chciał, pokazując, miał jak każdy z nas swoje upadki, pokazując swoją tożsamość, starając się, żeby jego motywacja była właściwa. Czy myślicie, że Dawid uznał to za najwyższe powołanie i najwyższy zaszczyt, honor, zanieść efę prażonego ziarna i bochenki chleba swoim ukochanym starszym braciom, którzy w chwale stawali czoła Filistynom? Myślicie, że to taki był zaszczyt, nieść tobołek z jedzeniem dla starszych braci? Ja myślę, że on nie uważał tego za jakiś wielki, że go kopnął to jakiś wielki zaszczyt, chociaż może mówi, dobra, chociaż jeden dzień nie muszę być z tymi owcami. Nie wiem. Ale nie był to chyba najwyższy z zaszczytów. Mimo wszystko, nie wiem, czy cieszył się też na spotkanie z tymi braćmi. Ktoś miał starsze rodzeństwo. To może niekoniecznie. Może wie, o co chodzi. Ale on w tym miejscu wiernie służył. Wiernie służył w małym. Niósł to prażone ziarno, ten chleb. Zaniósł. Po prostu był wierny w małym. Mały akt posłuszeństwa, który skończył się na tym, że pokonał Goliata. Nigdy by do tego nie doszło, gdyby Dawid powiedział tacie, co? Chleb im zanieść? Moim braciom? Nie wiem, jaka była u nich sytuacja, ale jeżeli to było standardowe rodzeństwo, to tym, którzy mnie codziennie tam gnębią, gdzieś mi szpile wbijają? Ty, ojcze, który porównujesz mnie do nich, do ich sukcesów? I teraz ja mam iść zanieść chleb? Sam se zanieś. Robota jakiegoś lamusa. Nie będę frajerem jeszcze nosił chleb. Tak nie zrobił. Ale może my byśmy tak zrobili. To wspaniałe, że czujesz pragnienie zrobienia czegoś wielkiego. Ale zacznij od zrobienia dzisiaj czegoś małego.
Bo jeżeli będziesz wierny w małym, to Bóg da ci więcej. Ale ja chcę wielkiego powołania już teraz. Ja muszę teraz wiedzieć, co tam na mnie czeka. Chcę znać tu i teraz. Posłuchaj, Mateusz, bo okej, ja mogę być wiernym w małym, co nie? Ale spiszmy sobie to. Ja jestem człowiekiem konkretu, spiszmy sobie umowę. Nie wiem, ile? Tydzień? Dwa tygodnie? Miesiąc? Mam być wierny w małym? Nosić chleb starszym braciom? Paść owce? No ile? Powiedz ile? No bo ja muszę wiedzieć, czy po prostu to ma sens. I czy to nie będzie za długo, zanim będę koronowany na króla. Czy taka jest postawa naszego serca, że my akceptujemy bycie wiernym w małym, ale bez wizji końca, bez limitu? Myślisz, że Dawid miał datę, do kiedy będzie wypasał owce i od kiedy zostanie królem? Ja myślę, że jej nie miał. A nam jest łatwo czytać tą historię. No w sumie to bym im powypasał te owce. W domyśle, no, pod warunkiem, że będę za chwilę królem. Tak? Ale nie mamy tej wiedzy i nie mamy tej gwarancji, ani nie wiemy, kiedy coś się wydarzy większego. I patrzcie na wszystkie historie biblijne z perspektywy punktu wiedzy, którą miał na dany moment decyzyjny, że on się angażował w bycie w małe, nie mając gwarancji i wiedzy, kiedy i czy coś się dalej wydarzy. Boże, zanim ja kiwnę palcem w te takie małe rzeczy, tutaj co trzeba robić, nie wiem, w kościele, w moim sąsiedztwie, w mojej grupie domowej, pomóc sąsiadom, zanim ja kiwnę w palcem, to ty mi tu najpierw podpisz cyrograf, podpisz mi tu kontrakt, kiedy ja będę w widocznym miejscu, w miejscu wpływu. No, to wtedy tak, to jest inna rozmowa. Czujecie, mam nadzieję, przez ten sarkazm, przez te wyolbrzymienie, problem, jaki w mniejszej skali możemy mieć w naszym sercu. Kiedy myśląc o bardzo dużych rzeczach, nigdy nie robimy pierwszego kroku w kierunku tej bardzo dużej rzeczy. Ale okej, kiedy chcesz wiedzieć ostateczne, takie twoje najwyższe, to najważniejsze powołanie, od którego wszystko bierze, swoje źródło i początek, to jest twoje powołanie. Gotowy? Kochaj. Kochaj. Miłość jest naszym powołaniem. Pragniesz namacalnego powołania? Niech ta miłość wypływa z ciebie, z twojej tożsamości i z twojej motywacji jako uczynki, jako służenie ludziom wokół ciebie. W nauczaniu Jezusa tak niewiele jest o karierach. Biblia to nie LinkedIn. W nauczaniu Jezusa niewiele jest o zawodach. Za to dużo jest o tych, za których On sam umarł. Bo Biblia opowiada o Bożej miłości do ludzi. Więc mamy kochać Boga i kochać ludzi. To najgłębsze ze wszystkich powołań. Dopiero kiedy w końcu zrozumiemy. I nie ma prostszej drogi, nie ma drogi na skróty. Jeżeli chcesz zrobić to dobrze, to taka jest kolejność. Dopiero jak zrozumiemy, kim jestem versus kim Bóg chce, żebym się stawał. Kiedy wejdę świadomie w bolesny, zaznaczam, proces przemiany naszego charakteru. Kiedy w końcu zrozumiemy, co tak naprawdę jest naszą motywacją, nawet do służby Bogu. Czy na pewno jest nią miłość do Boga i do innych ludzi. Kiedy zrozumiemy, co jest tą motywacją, a co powinno nią być i wejdziemy, zaznaczam, bolesny proces przemiany naszej motywacji, to kiedy będziemy mieli ten fundament wylany dotyczący naszej tożsamości, kim jestem, kim mam się stawać, decyzja, wchodzę w proces przemiany. Motywacja, jaka jest dzisiaj, jaka ma być według Bożego Słowa, świadomie wchodzę w bolesny proces przemiany. Kiedy podejmiesz tą decyzję, co masz robić, stanie się jasne. To nie nasze czyny, nie to, co robimy, definiuje naszą tożsamość, tak jak mówiłem. Jest totalnie odwrotnie. Możesz sobie zanotować, że twój kierunek z tego kazania dzisiejszego tak naprawdę jest wyznaczony przez to, kim jesteś, przez twoją własną tożsamość i to, jak ta tożsamość wpływa na twoją motywację. To, kim jesteś i twoja motywacja wyznacza twój kierunek. Najlepiej, gdyby był to właśnie Boży kierunek. A będzie to Boży kierunek, kiedy twoja tożsamość wreszcie zrozumie, że twoja tożsamość jest taka, jaka Bóg mówi o tobie, że jest. Że jesteś Bożym dzieckiem, że jesteś świętym. A będzie to Boży kierunek, twój kierunek stanie się Bożym kierunkiem, kiedy oprócz Bożej tożsamości przyjmiesz Bożą motywację
i wejdziesz w proces przemiany tej motywacji, poddasz to i zrozumiesz, że twoja motywacja musi też się zmienić. I wtedy, i tylko wtedy, ten kierunek zacznie wyznaczać kolejny krok i kolejny krok w stronę twojego kierunku, który już nie będzie twój, jak przewrotnie nazwałem specjalnie to kazanie, tylko będzie Bożym kierunkiem. Kiedy masz wylany ten fundament, wiesz, kim jesteś, kim masz się stawać, wiesz, jaka jest motywacja i jaka ma być. W tym, co będziesz robił, będzie moc nie do zatrzymania. Bo kiedy wchodzisz w Boży kierunek z właściwą tożsamością, kiedy pozwolisz Bogu uleczyć rany swojej tożsamości, kiedy pozwolisz Mu naprawić twoją motywację, to w tym, co robisz, przepełniony mocą Ducha Świętego, nikt nie będzie mógł tego zatrzymać. Ale zacznij od pierwszych dwóch pytań. Kim i dlaczego? Nie od co mam robić. W przypowieści 16:9 czytamy: serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. Nie martw się więc. Nie martw się tym, co ma dla ciebie przyszłość. Zadbaj o swoją tożsamość i o swoją motywację. Bądź wierny Bogu tam, gdzie jesteś. A On pokieruje twoimi krokami, czyli będzie znane to, co masz robić, jaki krok. Twoje kroki, kiedy będziesz w bliskiej relacji z Bogiem, te kroki będą bardziej namacalne. Bo będziesz wiedział też, w którym kierunku mają iść. Kiedy uczestniczysz w tym trudnym procesie przemiany na obraz Boga, na obraz Jezusa, Bóg nie zostawi cię. Jezus nie zostawi cię samego. To nie jest tak, że On włoży cię do tej trudnej sytuacji, do tego wytłaczania, tak jak brylanty powstają z dużego przyłożonego ciśnienia, diamenty powstają z przyłożonego ciśnienia do węgla, tak jak i wino powstaje z dużego ciśnienia przyłożonego do winogron. Kiedy coś wartościowego powstaje w trudnych okolicznościach, Bóg nie zostawi cię sam w tym procesie przemiany twojego charakteru, twojej motywacji, bo to nie jest przyjemne. Dzisiaj Katia mówiła rano o rozwoju, że to nie jest zawsze przyjemne. Właśnie, to nie jest przyjemne. Kiedy pozwolisz Bogu i wpuścisz Go do swojej tożsamości, żeby ją leczył, korygował i naprawiał, kiedy wpuścisz Go do zamkniętego pokoju ze swoimi intencjami, których nawet na głos sam nie chciałeś wypowiadać, to Bóg objawi ci to i ukierunkuje cię na konkretne co. Niezależnie od tego, gdzie teraz mieszkasz, jaką masz teraz pracę, w jakich jesteś relacjach, cokolwiek byś robił, rób to na chwałę Jezusowi. A będziesz w stanie to robić na chwałę Jezusowi, tylko jeżeli naprawisz swój fundament, naprawisz swoją tożsamość, to znaczy poddasz ją Bogu i naprawisz swoją motywację, to znaczy poddasz ją Bogu. I na zakończenie, kończąc to rozważanie, chciałem podsumować te kluczowe myśli. Chciałem powiedzieć wam, że za bardzo wszyscy skupiamy się na tym, co robimy. Ja za bardzo skupiam się na tym, co konkretnie, jaką rzecz mam zrobić, co mam zrobić w tą czy w tamtą, jaki konkret. Za bardzo myślimy starym systemem moralnym, że oto nasze czyny i to, co zrobiłem, definiuje moją tożsamość. A co gorsza, pozwalam wmówić szatanowi, pozwalam sobie, żeby szatan mi wmówił, że to, co zrobiłem, definiuje nie tylko moją tożsamość, ale i moją przyszłość. I to jest najgorsze kłamstwo. Przestań wierzyć w to, że to, co zrobiłeś, jest twoją tożsamością. Nie jesteś tym, co zrobiłeś. Jesteś święty. Jesteś Bożym dzieckiem. Bóg powołuje nas do tego, żeby pokazywać w świecie naszą tożsamość i właściwą, przemienioną motywacją służyć innym ludziom. Stoję tu dzisiaj, żeby ci powiedzieć, żebyś najpierw sprawdził, kim jesteś i poddał się temu procesu przemiany. I on jest trudny. Tak samo, jak trudne jest poddać pod proces przemian naszą motywację. Nie tą oficjalną, którą zawsze tam dorobimy, dopiszemy, na ślinę przykleimy do naszego wyboru. Ale naprawdę, dlaczego służymy Bogu? Dlaczego robimy to, co robimy? Nie mówię tego, żeby nas potępić. Mówię to, żebyśmy mieli refleksję i zastanowili się w swoim sercu nad tym, kim jestem i jaka jest moja motywacja. W twoim kierunku nie chodzi o ciebie. To kazanie miało specjalnie przewrotny tytuł.
Jak chcesz posłuchać o Twoim kierunku naprawdę, to nie w kościele. To sobie możesz pójść do coachów, mówców motywacyjnych, poszukać na jakichś psychologicznych stronach. W Twoim kierunku nie chodzi o Ciebie, chodzi o Boży kierunek. I pytanie, jakie chcę Tobie zadać, żebyś został z Nim i sobie je przemyślał. Czy wciąż nie tylko Twój kierunek jest Twój, a nie Boży, ale nawet jeżeli przyjmiesz Boży kierunek, wiemy, że jesteśmy powołani do miłości, do służenia innym ludziom, możemy to robić. Ale czy oprócz samego kierunku pozwalasz na przemianę też sposobu, przemieniasz też sposób definiowania tego kierunku? Czy kierunek ma być dalej definiowany na Twoich zasadach? Boże, co mam robić? Pokaż mi tą wielką wizję. Ja dzisiaj chcę wiedzieć, w jakie miejsce mnie zaprowadzisz, ile tysięcy ludzi będzie oddawało chwałę Tobie przez to, jakim ja będę liderem charyzmatycznym. Czy dalej to ma być na Twoich zasadach, czy zrozumiesz, że definiowanie tego kierunku, w którym masz podążać, który ma być zgodny z Bożym kierunkiem dla Twojego życia, będzie to definiowane na Jego zasadach i nie będzie to zaczynało się od co? To jest trzecie pytanie. Będzie się zaczynało od kim i od dlaczego. Stanie się tak, kiedy przestaniesz myśleć o tym, że Boże, wszystko fajnie, ale zrzuć mi tutaj teraz z nieba kartkę z wypełnionymi rubrykami. Proszę bardzo, ja zadaję pytanie, Ty odpowiadasz. Taki konkursik, teleturniej. Proszę bardzo, imię mojego męża, imię mojej żony, nazwa pracodawcy, zawód, studia, które mam skończyć, miejsce, gdzie mam się przeprowadzić, ile mam mieć dzieci, jakie mam się zaangażować właśnie jeszcze służbę, tak, żebym był to najbardziej takie efektywne i efektowne jednocześnie. Wypełnij mi taką listę i gwarantuję Ci, że nie będę się już naprzykrzał. No nie, tak nie będzie wyznaczony kierunek Twojego życia, jeżeli chcesz poddać go, nie tylko go poddać Bogu, ale i sposób definicji tego kierunku oddać Bogu. Bo wtedy zaczniesz od pytania, kim jestem i dlaczego. Może ktoś z Was stoi przed wielką decyzją. Mateusz, tu sobie trywializujesz, mówisz o jakichś prostych rzeczach. Ja naprawdę mam trudny wybór, wiem. Każdy z nas stoi przed ciężkimi wyborami. U nas w pracy, kiedy mamy podjąć decyzje, dzielimy je na dwa rodzaje. Porównujemy je do drzwi. Są drzwi dwustronne, które mają klamkę z obu stron, przez które możemy przejść, podjąć tą decyzję, zobaczyć jak jest i w razie czego niewielkim kosztem wrócić z powrotem. Ale są też decyzje jednostronne. To są drzwi, które mają klamkę tylko z jednej strony. Przez które, gdy przejdziesz, nie ma już powrotu. I tu faktycznie trzeba się dobrze zastanowić, czy wchodzimy. I przy tak poważnych decyzjach chcę, żebyś przyłożył dokładnie ten sam klucz. Rzucam Ci wyzwanie, żebyś zamiast pytać Boga, co? Zaczął od tego, zadasz pytanie, co? Ale w trzeciej kolejności. Chcę, żebyś zaczął po kolei. Chcę, żebyś zaprosił Boga, żeby zaczął badać Twoje serce. Boże, zbadaj moje serce. Zbadaj to, kim jestem. Pokaż mi i Duch Święty zacznie pokazywać Ci obrazy, myśli i sytuacje, które pokażą Ci faktycznie, czy Ty uważasz siebie i na pytanie, kim jesteś, możesz odpowiedzieć dzieckiem Bożym, że jesteś święty, czy za kogo faktycznie się uważasz, co jest Twoją tożsamością, jaki jest Twój charakter. Pokażę Ci też, w czym nie jesteś jeszcze i Twój charakter nie jest jeszcze podobny do Chrystusa, nie jest podobny jeszcze do Jezusa. Wiadomo, że wiele rzeczy mam jeszcze do zrobienia. Ja mam masę rzeczy do przepracowania. Czy tylko powtarzam, że jestem świętym? Czy tylko to są dla mnie słowa i slogan? Czy faktycznie zdaję sobie sprawę i moja tożsamość rzutuje na moją motywację i w efekcie na to, co robię? Bo wiem, że jestem Bożym dzieckiem wykupionym za wysoką cenę. Czy to ma wpływ na moje codzienne życie i codzienne decyzje? Od tego trzeba zacząć w każdej decyzji, a tym bardziej w tych poważnych. Po drugie, chcę, żebyście uruchomili swoją wyobraźnię. Poproś Boga, żeby zamieszał w Twoim sercu, tak? Żeby wypłynęły na wierzch te najskrytsze intencje, które są tak głęboko, że nawet sam w zamkniętym pokoju nie wypowiadasz ich na głos. Poproś Boga, żeby je faktycznie Ci pokazał. Wyobraźcie sobie, że jest, nie wiem, kubek z kawa z mlekiem zatparzona po turecku, kiedy zaczynasz mieszać, te wszystkie fusy, które już upadły, znowu wychodzą na wierzch. I możesz się im przyjrzeć, możesz przyjrzeć się tym motywacjom, możesz przyjrzeć się temu, czy te motywacje są zgodne z motywacją Bożego dziecka, z Bożym Słowem.
I kiedy ten fundament, wrócisz do tego fundamentu, zadawaj pytanie co. Ale najpierw upewnij się, że twoja tożsamość i twoja motywacja jest właściwie nastawiona. Bo jaki sens ma angażowanie się w coś, co w ogóle jest poza twoją tożsamością? Może ta decyzja odpadnie na pierwszym pytaniu, kim jesteś? Może w ogóle temat, który rozważasz, nie będzie już mógł dalej przejść, bo na pytaniu, kim jestem, kiedy zestawisz bycie świętym i tą decyzję, to już na pierwszym pytaniu stanie się jasne, jaką masz podjąć decyzję. Jeżeli przejdzie pierwszą decyzję, kim jesteś jako święte i Boże dziecko, czy ta decyzja wytrzyma tą próbę pierwszego ognia, sprawdzisz ją na motywację. Czy dzisiaj mam dobrą motywację, żeby podjąć tą decyzję? Czy muszę najpierw coś w swoim życiu poprawić i naprawić i wrócę do tej decyzji za jakiś czas? To też da ci do myślenia. Czy tą decyzję trzeba na chwilę odłożyć i przepracować coś w swoim charakterze, zanim pójdziesz dalej? A wreszcie zadawaj pytanie, co? Jak najbardziej. Jakąkolwiek decyzję podejmiesz, upewnij się, że będziesz mógł w ten sposób oddawać Bogu chwałę, służyć Mu, że jest ona zgodna z Twoim, czyli już teraz, i Bożym kierunkiem, że jest zgodna z, że możesz być podejmując ją integralny ze swoją tożsamością, świętą osobą. I że robiąc to, motywację masz właściwą, że wypływa to z miłości do innych ludzi. Nawet wzniosłe rzeczy podjęte z niewłaściwych pobudek mogą doprowadzić nas do ciemnych miejsc, do których nie chcemy dojść. Łatwo jest zapytać Boga, co mam robić, iść tu czy tam. No powiedz Boże, A czy B. Ale Bóg czeka, aż przyjdziesz i zaczniesz od właściwego pytania. Bóg czeka, aż zapytasz, kim Boże chcesz, żebym był. Zaczeka, aż przyjdziesz i powie, Boże, pokaż mi rzeczy w moim charakterze, których Ci nie oddałem. I miejsca, do których Cię nie wpuściłem. Dziedziny mojego życia, które są zamknięte na klucz i nie zostały do tej pory poddane procesowi przemiany. Mimo, że jestem nawrócony, że jestem Bożym dzieckiem, to nie wpuściłem Cię, Boże, do moich relacji, nie wpuściłem Cię do moich finansów, nie wpuściłem Cię do wychowania dzieci, nie wpuściłem Cię do jakichś konkretnych dziedzin mojego życia. I żebyś to zrozumiał. I wpuścił tam najpierw Boga, żeby było łatwiej podejmować decyzję, co najpierw, ustalając to, jak masz być przemieniony. Czasem będzie nam się wydawało, że w naszym życiu powstanie wtedy burza. I w sumie często powstanie, bo kiedy zapraszasz Boga, żeby Ci coś objawiał, pokazywał, to będzie bolesne, bo będziesz widział, że zraniłeś kogoś, kogo kochasz. I dlatego będziesz cierpiał, może będziesz smutny. Bóg da Ci ukojenie, Bóg da Ci ostatecznie radość, bo to jest chwilowe. Chwilowy smutek, który służy ku poprawie, ku nawróceniu, ku ukierunkowaniu się na dobry cel. Ale może być w Twoim życiu powstać jakaś burza, jakieś sytuacje, bo kiedy modlisz się o to, żeby Bóg pokazał Ci Twój prawdziwy charakter albo Twoje motywacje, to przyjdą momenty i przyjdą sytuacje, w których Ty zobaczysz swój charakter i Ty zobaczysz swoje motywacje. I możesz nie być zadowolony ze sposobu, jaki reagujesz. Ja nie jestem, kiedy widzę, jak reaguję w sytuacjach, które są trudne. I to pokazuje mi obszary, które mam jeszcze do przepracowania. Ale kiedy widzisz, że taka właśnie jest burza w Twoim życiu, że wszystko się miesza, tak jak w tej szklance wody, te wszystkie fusy, to wszystko się kręci, to wszystko wypłynęło na wierzch, nie ma spokoju, jest wzburzona ta szklanka. Ale to dobrze, że jest wzburzona, bo to jest lepszy stan, niż kiedy te fusy ustabilizują się na dole, w tej kawie tureckiej, na dnie sobie leżą, ich nie widać, można śmiało się kawki napić bez fusów, one są tam schowane, ta moja tożsamość niezmieniona, ta moja zła motywacja, tam sobie leży taka warstwa, centymetr, 2 centymetry, nie wiem ile gruntu tam wsypujecie, leży sobie niewzruszone. To jest zły moment, bo tego nie widać, nie zacząłeś nad tym pracy. Kiedy to wzburzysz, jest trudny moment. Wydaje się, że jest trudniej niż było, bo wszystko szaleje wokół ciebie. Ale chcę, żebyś wiedział i nie skupiał się na tych drobinkach, tych fusach. To nie chodzi o to, że ty masz teraz po jednym fusie wyciągać pęsetą z tej szklanki. Miliard lat by ci to zajęło chyba. Tu chodzi o to, żebyś pozwolił Bogu, i tu odwołuję się do waszej wyobraźni, żebyś pozwolił Bogu wlać taką czystą, przefiltrowaną kawę, tak, że się przelewa i przelewa i przelewa. I z tej szklanki tak naprawdę wylewa się ta stara kawa z tymi fusami, z tym wszystkim, to się wszystko wylewa, przelewa, natomiast ty zostajesz oczyszczony w tym procesie. Nie rezygnuj w momencie, kiedy jest ta burza, kiedy jest to ciśnienie, kiedy dzieją się dziwne sytuacje, trudne,
To ma ci tylko pokazać obszary, którymi masz się zająć i wpuścić tam Ducha Świętego. Kiedy się o coś boisz, to znaczy, że tego nie oddałeś Bogu. Oddaj to Bogu. Zbuduj swój fundament tego, kim jesteś, jaka jest twoja tożsamość, żeby ta tożsamość mogła wpłynąć na twoją motywację. A z tej motywacji dopiero przemienionej przez twoją tożsamość mogły wypływać wspaniałe czyny. Bogu na chwałę i ludziom na pożytek. Modlę się, żeby naszą motywacją było to, że chcemy skupiać się na tym, kim jestem w Chrystusie. Żebym wziął się za to, co wiecznie odkładałem. Nie wiem jak wam, ale mi jest łatwiej przeskoczyć do konkretów. I zacząć szybko coś robić, żeby tu zamydlić ten obraz, tam na dole te fusy ubite. Nie dotykaj tego. A właśnie, że Bóg chce to dotknąć, On chce to poruszyć, bo On chce, żeby twój charakter był przemieniony na Jezusa Chrystusa, bo kiedy Jego, twoja tożsamość będzie w pełni przemieniona i będziesz w pełni, będziesz zmieniany, przynajmniej będziesz w procesie przemiany i twoja motywacja będzie lepsza, będzie zgodna z Bożą wolą, to wtedy to, co robisz, będzie nie do zatrzymania. Będziesz szedł z mocą Ducha Świętego i służył Bogu i służył ludziom w sposób, który ci się nie śnił. W sposób, który nawet sobie nie wyobrażałeś, ciągle zadając pytania, co. Najpierw wróć do tego, kim jestem, kim mam być, dlaczego coś robię i jaka ma być moja motywacja. Moim kierunkiem jest decyzją, którą chcę, żebyś ty też podjął, jest stawianie się jak Chrystus. Otwierania wszystkich skrytek w sercu, w moim sercu i dziedzin mojego życia, żeby tam Bóg przemieniał. Żeby rozmieszał te fusy, żeby one, wypłyną na wierzch. Ale żeby on je przelał i przeczyścił to, żeby wszystko się wylało i żebym był coraz bardziej jak on. Skłońmy nasze głowy, pomódlmy się na koniec. Boże, tak bardzo dziękuję Ci za to, że nas kochasz, że Ty patrzysz na nas przez naszą tożsamość, przez tożsamość Twoich dzieci świętych, że wiesz, że to, co zrobiliśmy, nie definiuje naszej tożsamości, to się do nas nawet nie przykleja. Nie mówiąc o tym, że my tym jesteśmy, Boże. Ja proszę Cię o to, żebyś dawał nam zawsze wiedzę, mądrość do tego, żebyśmy potrafili oddzielić to, co zrobiliśmy od tego, kim jesteśmy. Żebyśmy nie pozwolili na to, żeby to, co zrobiliśmy, przesłoniło nam Twój obraz. Żeby nas powstrzymywało przed przybiegnięciem do Ciebie, rzuceniem się w Twoje objęcia, na Twoje kolana i przytuleniem się do Ciebie i rozmowie o tym, co zrobiliśmy, jako o czymś zewnętrznym, nie o części nas, co musimy bronić i walczyć i wybielać, ale po prostu przyjść i przyznać się przed Twoim tronem, że Boże, tak, zgrzeszyłem, popełniłem błąd, zasmuciłem Cię, ja za to Cię dzisiaj przepraszam, bo Cię kocham i nie chcę tego więcej robić. Tylko dlatego nie chcę tak robić, bo Ciebie kocham, a wiem, że Ciebie to smuci, a Ty masz dla mnie dobre rzeczy. I chcę się poddawać przed proces przemiany. Przemiany mojego charakteru, przemiany moich motywacji. Zdaję sobie sprawę, że będą to trudne momenty, ale wierzę, że to jest jedyna droga do tego, żeby zacząć służyć w pełni mocy Ducha Świętego, żeby mój fundament, mojej tożsamości i moich motywacji został uleczony. Daję Ci, Boże, prawo do tego, żebyś mieszał w moim życiu i pokazywał mi to, gdzie jeszcze mam coś do poprawy i dawał motywację, siłę i moc do zmiany na Twój obraz. Amen.